należy samemu zameldować się, jeśli przebywamy w jakimś miejscu dłużej niż 24 godziny. A my? My musimy to zrobić. Na nielegalu jesteśmy tutaj. Widokami żegna nas Bośnia i Hercegowina. Zbliżamy się do granicy z Montenegro. Wjechaliśmy do Czarnogóry. Dostaliśmy na granicy nową piecząteczkę. No i jak przystało na Czarnogórę, jedziemy przez olbrzymie góry. Gniemy się ku pięknym widokom. Dojechaliśmy na miejsce, ale jest ciemno, więc nie będziemy wam go pokazywać, bo i tak nic nie widać. Jako że jesteśmy głodni, idziemy teraz szukać jakiejś knajpki i wracamy w takim razie za chwilę, jak już będzie ładnie i poranek będzie. Zgodnie z tym, co powiedziałem wczoraj, pokażę wam miejscówkę, w której spaliśmy dzisiaj. Jest ona pięknie usytuowana i to miejsce to jest tu. W tym miejscu mieliśmy położony samochód, gdy położyliśmy się spać, ale koło pierwszej godziny zaczęła się straszna burza i wichura i strasznie bujało naszym samochodem i odsunęliśmy się troszeczkę tam dalej, tam pod murkiem. No i tam osłonięci od wiatru mogliśmy normalnie spędzić noc, nie budząc się co chwileczkę. No a jak obudziliśmy się, to ktoś zajął nasze miejsce, więc na razie zostaniemy tam, zjemy śniadanie, popracujemy trochę na komputerze, bo pogoda jest taka sobie. Miało być cały dzień burzowo, 100% opadów, ale na szczęście nie. Jest co prawda duże zachmurzenie, natomiast nie ma opadów, więc jeżeli się nic nie zmieni, to pójdziemy zwiedzać Kotor. Teraz troszeczkę pójdziemy na śniadanko do środka i na pracę na komputerze, a w międzyczasie pokażę wam piękne widoczki, które są za mną. Już tu możecie to zobaczyć, także patrzcie, podziwiajcie. Dzisiejszy dzień miał całkowicie inaczej wyglądać. Mieliśmy iść zwiedzać, podziwiać i zachwycać się cudownymi widokami. Ja nie wiem, czy słyszycie, ale po prostu pada. Cały czas pada i końca nie widać. Ja sobie robię yerbę. Kasia siedzi cały dzień na komputerze. Ja siedzę cały dzień na komputerze i pracujemy. No, dzisiaj dzień biurowy. Tyle w temacie. Może jak się rozpogodzi, to wyjdziemy, ale szczerze wątpię. Coś mi się wydaje, że skończy się na Netflixie dzisiaj albo na jakiejś książce. No, rozpogodziło się, opłacało się czekać. Deszcz zniknął, chmury zniknęły, odsłoniły piękny widok. Za mną przepiękne fiordy. A plan jest taki, że bierzemy teraz rowery nasze i jedziemy do Kotoru. Będziemy zwiedzać Kotor, póki jest jeszcze słońce, póki jest jeszcze ładna pogoda. Bo może znowu przyjść chmura później.
Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że mamy nowe rowery. Jak widzicie, mamy ze sobą niebieski i pomarańczowy rower. Jeden ze dwa Adriatic, a drugi się nazywa Princess. Princess jest oczywiście Kasia, Adriatic jest mój. A dlaczego mamy nowe rowery? Ponieważ stary rower w Medjugorje, jak byliśmy, jechałem do kościoła i mój stary rower po prostu pękł. Moi drodzy, wydarzyła się tragedia. Znaczy przewidziana tragedia. Wydawało mi się, że to się niedługo nastąpi. I nawet dzisiaj jechałem sobie na naszym rowerze, na moim rowerze, tym zielonym, czajce. I tak sobie pomyślałem, Boże, jakby się ten zepsuł rower tak na amen, żeby już nie dało naprawić, to może bym sobie kupił nowy. Strasznie mnie wkurza ten rower ostatnio. I wyobraźcie sobie, nie minęło 5 minut, mój rower po prostu się rozkraczył. Normalnie podczas jazdy pod kościołem w Medjugorje, tutaj rower, no wypadło to coś i jest totalnie pokrzywione. Więc chyba dzisiaj zakończy się żywot 50-letniego rowera Czajki, który objeździł cały świat i skończy na śmietniku w Medjugorje. I pojechaliśmy do sklepu rowerowego w Medjugorje i zobaczyliśmy, że mają w sprzedaży takie rowerki jak dokładnie identyczny jak nasz Czajka. Podejrzewam, że ta sama rama, tyle że nowy i działający sprawny, były bardzo tanie, więc kupiliśmy sobie jeden dla siebie, a od razu powiedziałem, że kupię Kasi też, bo Kasia też już miała ten rower stary, a jej stary rower daliśmy takiej pani wieści, która mieszka w Medjugorje, do niej przyjeżdżają często pielgrzymi i po prostu będą sobie teraz mogli dojeżdżać do kościoła, czy tam gdzie będą chcieć, na Kasi starym rowerze. A propos ceny, to jeszcze mi się przypomniało, że odzyskaliśmy podatek, ponieważ wypisaliśmy sobie taki dokument tax free. Ta babka, która sprzedawała nam rower, powiedziała nam, że jeżeli wyjedziemy z Bośni na chwilę i wrócimy, to wtedy na granicy nam podbiją pieczątkę i będziemy mogli dostać od niej 50 marek, czyli 25 euro zwrotu podatku. No i tak też zrobiliśmy, bo jechaliśmy na weekend do Chorwacji. No i po prostu podbiliśmy pieczątkę na granicy, jak wróciliśmy, otrzymaliśmy od niej zwrot 25 euro, więc jeszcze były tańsze niż w cenniku. Więc naprawdę taki rower kosztował niecałe 300 zł mniej więcej za nowy rower. Więc jak ktoś chce kupić rowery, to wysyłam go do Bośni. Oglądaliśmy film o Kotorze, tej miejscowości, do której dzisiaj jedziemy, i dowiedzieliśmy się, że tam są kotorskie koty. Podobno jest bardzo, bardzo, bardzo dużo kotów w tym mieście. No i nie możemy się tego doczekać. W jednym rzędzie jest 100 pokojów. 100 pokoi. 100 apartamentów w jednym rzędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter. Razy dwa. I jeszcze wewnętrzne kabiny. Czyli 600-1200 pokoi z widokiem na zewnątrz. I dużo jeszcze kabin jest wewnętrznych bez okien. Wow. Polską mapę, tak jakbyście tu przyjechali, to można dostać normalnie za darmo polską mapę miasta. I tu jest stare miasto, tu są takie ładne schody i tam do góry się idzie 45 minut po schodach. Także ja chyba na ciebie zaczekam, Gasinka. 8 euro kosztuje wyjście po tych schodach. 45 minut do góry, 45 minut na dół. No zobaczymy, może się skuszę. Turyści muszą się tutaj rejestrować, jest taki nakaz meldunkowy. Zazwyczaj robią to za nas pracownicy hoteli i apartamentów. Jeśli natomiast się tam nie pojawiamy, należy samemu zameldować się, jeśli przebywamy w jakimś miejscu dłużej niż 24 godziny. A my? My musimy to zrobić. Na nielegalu jesteśmy tutaj.
mógłbym tu zamieszkać. Kocie, to niesamowite. Łukasz Villas. Ja jestem jak Violetta Villas. No. Ale koty mnie lubią. Wypłaciłem sobie euro, ponieważ Czarnogóra używa pieniądza euro, mimo że nie są w strefie euro, ani nie są nawet w Unii Europejskiej. Bez wiedzy i bez zgody Unii Europejskiej przejęli sobie w 2006 roku walutę euro i to jest ich oficjalna waluta krajowa. Powoli kończymy nasze zwiedzanie Kotoru, bo zrobiło się strasznie tłoczno, mnóstwo ludzi tu jest. Grupa na grupie, wyszli z tego statku, przyjechali autobusami, więc zjedliśmy burka kupionego w piekarni, jakby ktoś chciał, to jest tam piekarnia. Idziemy na kawę, wypijemy kawkę i jedziemy dalej.